sił i błagam cię, weź nie pierdol. Dzień dobry, kochane ludziska, w sumie dobry wieczór z mojego centrum, epicentrum dowodzenia wszechświatem. Tym razem jest to moje autko. W ogóle taka śmieszna historia, bo przed chwilą nagrałem już ten film, co chciałem powiedzieć. Oczywiście teraz za chwilę powiem zupełnie coś innego, ale okazało się, że nie włączyłem mikrofonu. Dobra, walić to, jedziemy z tematem. No, słuchajcie, chodzi o... Ale zanim o temacie, no to oczywiście suby, dajcie mi tam subskrypcję, jeśli oglądacie. Dobra, mamy już reklamę, lecimy dalej, już teraz naprawdę z tematem. Kochani, czy koleżanka napisała mi, Adam, czy też się potrafić być zły, czy ty, bo tam jakieś komentarze daje, typu, okej, każdy radzi sobie jak potrafi, wiecie, idę tak dwójka porady, jest jakaś sytuacja i ktoś ma jakąś niezgodę, a ja nagle piszę, ta osoba no inaczej nie potrafi. I rzeczywiście tak jest. I teraz też zadaję pytanie, no wujas, czy ty potrafisz być zły? Tak! Jestem złem wcielonym. Co to znaczy złem wcielonym? To znaczy, że radzę sobie w tym momencie jak potrafię. Żeby była jasność, jestem w ogóle przyzwyczajony do takich zachowań. Jeśli pochodzę z dysfunkcyjnej rodziny, gdzie przemoc była naturalna, to dla mnie naturalnym środowiskiem jest przemoc i to przemoc w różny sposób, no bo można być przemocowy, komuś dać w ryj, ale można też kogoś swoimi mądrościami przemocowo, bo uważamy, że tak jest. Sarkaz jest przemocą i tysiące innych rzeczy, przemoc finansowa, etc. Dzisiaj się nie chcę o tym rozwijać, ale chodzi o to, czy ja taki jestem. Taki jestem, wiecie co? Ja nawet mam parę takich znajomych na Facebooku i bo wiadomo, gdzieś tam w social mediach jest bardzo mocno gdzieś tam teraz to rozwinięte i oni w jakiś sposób na mnie reagują. Nie w taki, jak ja bym chciał, żeby to była jasność. I potem jak oni coś piszą, to mi się to pokazuje. Jakoś Facebook tak ma, że pokazuje im później komentarze. No bo jak mamy interakcję między sobą, Facebook mówi, okej, oni się muszą lubić. Chyba muszą się chyba lubić. I w sumie poniekąd ma rację. W sumie ma poniekąd rację. Lubić znaczy się, muszą chcieć mieć ze sobą interakcję. No i ja wtedy jadę. Bang. Piszę, tak, jep. I na chęty takim kolesiowi po prostu przypierdolił w pysk. O! I cały wujek porada, pęk. I czy to jest okej, czy to nie jest okej? Tak, to jest okej. Czemu to jest okej? Ja dzisiaj mam na to zgodę, dlatego że mam zgodę na wszystkie swoje zachowania i to powoduje, że przede wszystkim potem mam przestrzeń na zrozumienie, dlaczego się tak zachowuję, mam przestrzeń na swoje zrozumienie całego świata. Ja dzisiaj uważam, że jeśli ktoś tam do mnie pisze, o, bo ty tak, albo srak, o, co ty zawsze mówisz, że Bóg tak chciał, dalej uważam, że Bóg chciał, żebym dzisiaj był zły. To znaczy, że Bóg chciał, żebym był zły. No jak to mogę, że Bóg chce, żebym ja był zły? No chciał, no bo dał mi wolną wolę. Chciałbym, żebym tylko był dobry. Powiedział, ej, Adaś, kurwa, czyń tylko dobro, pęk, wgrywamy ci, kurde, oprogramowanie z dobrem. A tak naprawdę dzisiaj wierzę w to, że każdy człowiek na świecie jest taki, jaki ma być. I ja w tych momentach, gdzie jestem zły i mam ochotę właśnie jak na początku powiedzieć, weź nie pierdol, kurwa, jesteś frajerem, że się w ogóle do mnie przyczepiasz, weź spadaj laska, kurde, o co ci chodzi, kurde, wypadł z mojego życia, najpierw bym cię zablokował, wywalił, cholera wie co. No to widać, nie mam dzisiaj takiej potrzeby albo na taki dany moment. Mam dzisiaj na to zgodę. I dzisiaj wiem, że izolacja od takich relacji, bo są dosyć specyficzne relacje, tak do końca to mi nie służy. Ja cię już nie chcę izolować od relacji, nie chcę się izolować przez usuwanie ze znajomych swoich tych ludzi, nie chcę się izolować przez alkohol, nie chcę się izolować przez narkotyki, nie chcę się izolować przez to, żeby gnębić tych ludzi w jakiś taki albo sposób. Oczywiście, że zdarza się i często to robię właśnie, że jeszcze poświęcam swoją energię, swój czas, przede wszystkim swoje życie na to, żeby mieć takie interakcje, ale tak jak powiedziałem, tak jak Facebook, czyli ten bot, który czyta i tam bot, czy jak to się tam nazywa, te programy, które czytają i dlatego mi pokazują na przykład posty tych znajomych, z którymi mam takie dziwne interakcje, bo myślę, że my, kurwa, tego potrzebujemy i rzeczywiście my tego potrzebujemy, byśmy nie potrzebowali, to byśmy coś jej nie pisali, Och. Weź, Adaś, nie pierdol. Weź, zacznij żyć.
Żyć w spokoju. Żeby to było takie proste, trzeba to wprowadzić w technikę dobrego życia, dobrych myśli, bycia dobrych dla siebie, takim, jakim jesteście, nawet jeśli dzisiaj moglibyście poczynić w cudzysłowie takie zło, które przez innych uważane, to też jest okej. Dla mnie to jest okej. Trzymajcie się. Buziaki.